Witamy w czwartym odcinku naszego cyklu Absurdy w Harrym Potterze, cyklu, w którym skupiamy się na błędach popełnionych przez J.K. Rowling w Harrym Potterze. Dziś m.in. o najbardziej hardkorowym czarodzieju, który swoją mocą przebija nawet Voldemorta oraz o tym, jak bardzo Hogwart nie sprzyja ambitnym uczniom. Zapraszamy! Na początek krótka informacja, którą musimy podać z racji tego, że wielokrotnie pojawiło się takie domniemanie w komentarzach. Skupiamy się tylko i wyłącznie na książkach, nie interesują nas filmy, nie interesują nas gry, nie interesuje nas przeklęte dziecko, blech. Tylko same książki, sam kanon składający się z 7 tomów plus tam ewentualnie dodatki. Druga sprawa, przepraszamy, że nie zdołaliśmy odpowiedzieć na wszystkie wasze komentarze, ale ani fizycznie, ani umysłowo nie jesteśmy w stanie tego dokonać. A teraz bez już większych wstępów zacznijmy od pierwszego absurdu przygotowanego na ten odcinek. Powiem coś. A będzie to komunikacja w Harrym Potterze. Jest tak genialna, tak niewyobrażalnie niesamowita, że na odpowiedź zazwyczaj czekasz kilka dni do tygodnia. Jak nie lepiej, zdarzają się sytuacje, w których najszybsza forma komunikacji w Harrym Potterze przebija nawet Pocztę Polską. Tak. Mamy sowy, które są, powiedziałabym, niezawodne. Ale są zawodne. Wystarczy nie taka pogoda. Ktoś przechwyci ci sowę i zabierze ci list. Tudzież sowa patrz Errol, po drodze gdzieś tam wpadnie na słup, albo powiedzmy w okno. Gdzieś tam po drodze i już trup i nie doniesie listu. Dalej mamy... Nadinterpretacja. Potem co mamy? Kominki, tak? Proszę kwiu. Tak, proszę kwiu, kominki, gdzie tam można sobie głowę wetknąć, no ale nie każdy to lubi, nie każdy jest przystosowany. Niektórzy mają dłości. Niektórzy sądzą, że dwa sykle za szufelkę to jest za dużo. I próbują robić własny proszek fiu, co kończy się tragicznie, nierzadko. Tak, i co jeszcze my tam mamy? Jeszcze mamy Patronusa, który jest tak potężnym, tak trudnym zaklęciem, że wielu, naprawdę wielu dorosłych czarodziejów ma z nim problem. W przeciwieństwie do uczniów Hogwarta. Tak, pominiemy fakt, że w Gwarii Dumbledora każdy opanował to zaklęcie w kilka tygodni, więc chyba aż takie trudne nie może być. Chyba to wynika z czystego lenistwa. Starzy nie chcą się uczyć. No ale faktem jest, że czarodzieje, którzy pogardzają w zasadzie mugolskimi technikami komunikacji, nie mają czegoś takiego jak smartfon, nie mają czegoś takiego jak internet, dobra, nawet jak telefon. Dobra. Smartfonów wtedy nie było. To my lata 90. Już się nie zapędzajmy. No dobrze, ale telefon stacjonarny, przepraszam, smartfonów nie było, cofnijmy. Aczkolwiek, przepraszam cię bardzo, smartfonów nie było, ale Dudley Dursley jednakowoż dostał konsolę PlayStation przed jej w ogóle premierą, więc... Dobrze, ja ale sądzę, to był rok, Dursley, dwa, ale bez przesady, że 10 ja lat, ja sądzę, 15. że Vernon Dursley miał takie chody, że nawet w 94 jakiegoś smartfona mógłby skołować. Tak jak kawał Diabeł ubiera się u Prady, tak? Harry'ego przed premierą dostały córeczki. Tak, tak. No nie, w każdym razie no na pewno trzeba przyznać, że komunikacja w Harrym Potterze zawodzi. I nie jest to coś, nad czym można przyjść do porządku dziennego, bo w zasadzie Dumbledore lata do Londynu po to, żeby się upewnić, że nikt go nie wzywał. Sirius ginie, bo Harry nie miał możliwości skontaktować się z nim, a proszę chwilę, no zawiódł. No nikt nie będzie siedział przez cały dzień przy kominku. Patrzyła, może Sirius przyjdzie, może nie. No i to jest zawodne, jest łatwe do kontrolowania i brakuje tak naprawdę jednej takiej szybkiej formy komunikacji, no poza Patronusem, który, no jak wiemy, nie każdy potrafi z niego skorzystać. Czyli co? Mugole 1, czarodzieje 0. Tym razem tak. Wszyscy wiemy o tym, że Gryffindor był często bardzo faworyzowany w Hogwarcie, zwłaszcza przez Dumbledora, który nawet w ostatniej chwili potrafił dać idealną ilość punktów Gryfonom, byleby tylko przeskoczyli oni ślizgon w klasyfikacji ogólnej. Ale zdarzały się sytuacje, kiedy to Gryffindor był w tym trudniejszym położeniu, mianowicie mecze Quidditcha. Co się dzieje, kiedy Draco Malfoy w więźniu Azkabanu doznaje kontuzji, został zaatakowany przez Hardodzioba? Ślizgoni nie grają meczu. Tak. Mają przełożony meczek. Tak, i zamiast ze ślizgonami Gryffindor mierzy się z Puchonami, więc jest możliwe jakieś zastępstwo, można zagrać mecz. Ale co się dzieje w sytuacji, kiedy w kamieniu filozoficznym Harry Potter, nasza główna wielka gwiazda, no leży sobie w skrzydle szpitalnym po udaremnieniu kolejnych krwiożerczych, morderczych zamiarów Lorda Voldemorta? Czyżby Gryfoni muszą grać i przegrywają? Nie, właśnie Gryfoni nawet nie grają. Gryfoni dają walkovera, nie grają. To każe mi się... pamiętałam. Tak, to każe mi się zastanowić nad jedną rzeczą. Pierwsza rzecz. Dlaczego ślizgonom można przełożyć mecz, można zrobić jakąś tam roszadę, a Gryfonom nie? Okej, można powiedzieć, że to był ostatni mecz w sezonie. Dobra, nie czepiam się. Ale naprawdę w drużynie nie było żadnego zmiennika. W Zakonie Feniksa na przykład za Harry'ego wchodzi Ginny, za bliźniaków Weasleyów, którzy dostają dożywotni szlaban, również wchodzą inni gracze. W Księciu Półkrwi za Rona wchodzi Cormac McLaggen i nie ma żadnego problemu. Za Harry'ego potem też znowuż Ginny, nie ma problemu ze zmiennikami.
Ale w czasach od 1 do 3 zawsze jest problem. Jak Harry Potter nie gra, zespół leży i kwiczy, nie grają, koniec. Mnie inna rzecz zastanawia. Czy w pierwszej części, w kamieniu filozoficznym, Woods wolałby nie grać, aniżeli powiedzmy zrobić nabór na szukającego? Do tego czasu co? Stwierdził, no trudno, nie mam szukającego, no dobra, no. Albo nie będziemy grać, albo nie wiem, postawimy może jednego z bliźniaków, no nie wiem. No nie, Wood nie miał w ogóle pomysłu, bo profesor McGonagall przyprowadza Harry'ego do Wooda i twierdzi, że no on może się nadać na szukającego, na co Wood, o dobra, sprawdzimy cię Harry. Ale czemu Wood jako taki ambitny kapitan zespołu nie pomyślał ani przez ułamek sekundy, że o, może zrobiłbym jakiś przegląd graczy, no tak, może mówię, ktoś nabór, się znalazł. Nie, z... nabór, no. Ale to jest jedna rzecz, Wood nie wybiera sam, ale dwa, Wood nie ma żadnych rezerwowych. To jest w ogóle totalna paranoja. Pierwsi rezerwowi zaczynają się w momencie, kiedy Wooda już nie ma w Hogwarcie. Wood stawia albo gram tą drużyną, albo w ogóle. Bo on jest tak zadufany w sobie, że twierdzi, że jego drużyna jest niezniszczalna, nietykalna i w ogóle. To możemy tym razem stwierdzić, że to nie błąd Rowling, tylko wyraz zadufania Olivera Wooda. Tak. Wood, bądź przeklęty! To teraz miód na uszy twoje, ponieważ to ty wynalazłaś ten absurd. Absurd o najbardziej hardkorowej postaci serii, przy której nawet Voldemort wymięka. Człowiek, który jednym zaklęciem zabił blisko tuzin Mugoli. Dajesz czadu. Brakuje jednego pazura, rzekł Black. Oczywiście, wydyszał Lupin. To takie proste, takie pomysłowie. Sam sobie odciął? Zanim się przemienił, powiedział Black. Kiedy go osaczyłem, ryknął na całą ulicę, że zdradziłem Lily i Jamesa. A potem, zanim zdążyłem rzucić zaklęcie, wypalił z różdżki, którą trzymał za plecami. Pozabijał wszystkich w promieniu 20 stóp i umknął do ścieku razem z innymi szczurami. O kim mowa? Peter Pettigrew. Czyli człowiek doskonały, człowiek, który wrobił Blacka w morderstwo, odciął sobie palec, po czym różdżką schowaną za plecami grzmotnął zaklęciem, które wyrąbało krater na ulicy, zabiło blisko tuzin Mugoli, po czym jeszcze ten człowiek zmienił się w szczura i zbiegł do kanałów. To była tak wielka dziura, że było widać rury. Jak tak, to rury kanalizacyjne. Profesor McGonagall, jak opowiada Madame Rosmercie. Tak. Czy co to było za potężne zaklęcie? Teoretycznie. Peter w ogóle znał takie zaklęcia? Teoretycznie. Confringo, zaklęcie wywołujące eksplozję. Może tak, ale wtedy rozumiem sam fakt zaklęcia. Ale dlaczego ani on, ani Black nie ucierpieli w tym zaklęciu, skoro stali blisko siebie? Przynajmniej teoretycznie rzecz biorąc. Znaczy nie aż tak blisko. No może nie tak blisko się, no ale no, Peter grzmotnął tam... tak, że po prostu wybuchło wszystko dookoła. I to jeszcze miał różdżkę za plecami. I jeszcze miał różdżkę za plecami, więc zastanawiam się, jakim on jest czarodziejem, podczas gdy Voldemort nie opracował nawet czegoś takiego jak zaklęcie masowej zagłady. O czym czytamy w Zakonie Feniksa, kiedy zastanawiają się, jakąż to tajną broń poszukuje Voldemort. Jak myślicie, co to może być? Zapytał Harry. To może być wszystko, odrzekł Fred. Ale chyba nic gorszego od klątwa Avada Kedavra, prawda? Powiedział Ron. Bo co może być gorszego od śmierci? Może to coś takiego, co zabija mnóstwo ludzi za jednym razem, podsunął George. Czyli wiemy, że w magicznym świecie nie ma wiedzy na temat zaklęcia, które byłoby bardziej mordercze od Avada Kedavry, ani zaklęcia, które wywoływałoby masowy zgon, podczas gdy Peter Pettigrew, ten Pettigrew, który trzymał z silniejszymi od siebie w Hogwarcie, który zawsze był na uboczu, taki niemrawy, nieudolny, on tego dokonał, zabił 11 Mugoli. I teraz jest pytanie, dlaczego nie zdradził tego Voldemortowi? Tak, ale przede wszystkim ten strzał zza pleców. Klacz palec, szczur i go nie ma. Jeszcze tak, rozwalił ludzi i jeszcze szybko musiał się przemienić w szczura. Tak, to była błyskawiczna reakcja. Po prostu Peter Pettigrew jest hardkorem największym ze wszystkich i nawet Voldzie mu nie dorówna. Nie od dzisiaj wiadomo, że nad pewnym przedmiotem wisi klątwa. Mówi oczywiście o obronie przed czarną magią. I tutaj pojawia się pytanie, skoro Dumbledore wiedział o tej klątwie, dlaczego nie zlikwidował tego przedmiotu i nie, powiedzmy, nie stworzył podobnego, które by właściwie było tym samym, tylko powiedzmy o innej nazwie, żeby powiedzmy tą klątwę chociaż spróbować przezwyciężyć, no. Znaczy, wydaje mi się, że Voldemort rzucający klątwę, bo wiadomo, że to Voldemort rzucił tę klątwę po tym, jak Dumbledore odmówił mu tego stanowiska nauczyciela obrony przed czarną magią, że to Voldemort mógł się zabezpieczyć w jakiś sposób przed tym, żeby Dumbledore właśnie nie przykozaczył i nie stworzył sobie alternatywnego przedmiotu. Ale z drugiej strony nie rozumiem czegoś takiego, czemu elementów obrony przed czarną magią nie można było na przykład wrzucić do przedmiotu zaklęcia.
Skoro są zaklęcia i uroki, można to było jakoś rozwiązać, a niekoniecznie modlić się przez cały rok: Boże, spraw, by tym razem ten nauczyciel przeżył. Zresztą i tak nikt sobie w Hogwarcie ze śmierci nauczycieli czy tam jakichś trwałych uszczerbków na zdrowiu nic nie robił, ale w każdym razie cały rok modlitwa, dobra, za rok znowu muszę szukać nauczyciela. I w ogóle czemu Dumbledore zawsze czekał do ostatniej chwili? No bo on miał tyle na głowie, przecież to był poważany człowiek z mnóstwem zajęć. No, kiedy on miał to robić? W każdym razie to jest jeden z kolejnych takich absurdzików wynikających, które można było jakoś rozwiązać, tylko Dumbledore'owi się nie chciało, więc podobnie jak z Oliverem Woodem, wina Dumbledora. No i wreszcie taki temat, który nasuwa się na myśl po przeczytaniu Księcia Półkrwi, kiedy to Harry z Dumbledorem zawitają do jaskini, by tam poszukiwać Horcruxa, kiedy to Dumbledore tłumaczy Harremu, że magia zawsze pozostawia po sobie ślad. W związku z czym Dumbledore nie ma większego problemu, żeby tam przełamać te obrony Voldemorta i wejść do tej jaskini. Ale zadaję sobie to jedno fundamentalne pytanie. Dlaczego Dumbledore nie wyczuł tak mocnej czarnej magii bijącej od Quirrella, który miał z tyłu głowy Voldemorta? Teoretycznie jest to bardzo dobre pytanie, ale wydaje mi się, że... No nie wiem, może dlatego, że wkoło było za dużo innej magii, uczniów czarujących, szkoła magii tam była. Może o to chodzi. Możliwe, że tak było, bo jednak w jaskini, która była w mugolskim miejscu, nie było żadnej magii, więc mógł wyczuć jakiś tam strzępek tej magii, a tutaj może faktycznie się za dużo nawarstwiło tego. No. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jednak Dumbledore... Ale no. Przecież mi się wydaje, że Dumbledore po prostu wiedział, że coś jest nie tak z tym Quirrellem i dlaczego on go w ogóle trzymał, czemu on w ogóle sobie pozwalał... czemu on pozwalał na te swawole? I jeszcze... Nic nie robił przeciwko temu, że Harry z Quirrellem przebywał. Znaczy może nie tak jak z innymi nauczycielami, ale miał lekcje z Quirrellem, mógł na niego gdzieś trafić. Jeszcze Quirrell próbował Harry'ego zlikwidować podczas meczu Quidditcha, o czym Snape na pewno Dumbledore'owi doniósł, bo potem na następnym meczu Dumbledore siedział. Czyli tak, profesorze Dumbledore, Quirrell chce zabić Harry'ego Pottera. Co robimy? Dobrze, Snape, że mamy ciebie, ty sobie poradzisz ze wszystkim. Tak, a potem ja siądę... Potem, ja będę patrzył sobie. Tak, siądę sobie na trybunach i będę obserwował mecz. Kwestia mapy Hunsfotów. Fred i George przez ponad 2 lata nie widzieli ani razu na mapie kogoś takiego jak Peter Pettigrew? Śpiącego w jednym łóżku z Ronem? Teoretycznie Rowling tłumaczyła, bo kiedyś ją pytali o to, że Fred i George w ogóle nie zwróciliby uwagi na takie nazwiska jak Peter Pettigrew, ponieważ to nazwisko nie było im znane, oni byli z innego pokolenia, więc gdzieś ta pamięć o tym nazwisku przepadła. Ale faktem jest, że jakiś facet śpi w łóżku z ich bratem. Facet, którego na pewno nie kojarzymy. Ja rozumiem, że mogli nie kojarzyć wszystkich kolegów Rona, ale w dormitorium ile ich tam było? Pięciu? Pięciu! Harry, Ron, Seamus, Dean i Neville. Hello! 2 odpada, bo już zna. I 3. 3 zostało. No to chyba aż tacy niezłymi takimi arogantami, no nie wiem. Aczkolwiek, być może bracia Weasleyowie mieli wielkie serce i uznali, że ich brat jest gejem i nie będą tego rozpowiadali, ani nie będą z nim na ten temat rozmawiali. Niech sobie żyje w wolności ich brat. I niech robi co chce. Szczerze, znając, wydaje mi się, że bliźniacy byli tego typu ludźmi, którzy by powiedzieli: no Ron, a jak tam twój kumpel Peter? Jak tam u was? Na pewno byłaby to podstawa do różnych żartów, także nas tłumaczenie Rowling raczej nie przekonuje. Tak, nas to nie przekonuje. Ja tam nie rozumiem, dlaczego więźniu Azkabanu zajęcia Hermiony tak ze sobą kolidowały. W książce znalazłam taki plan lekcji. Poniedziałek, 9, numerologia, 9, transmutacja. 2 śniadanie, 13 zaklęcia, 13 starożytne runy. Zarówno transmutacje, jak i zaklęcia były zajęciami obowiązkowymi. Rozumiem, że Hermiona ani żaden gryfon z 3 roku nie mogli uczęszczać na numerologię i lub starożytne runy. Na to wygląda, skoro w tym samym czasie mieli inne lekcje. Wydaje mi się, że Rowling na siłę próbowała wpleść w to wszystko zmieniacz czasu. No chyba, że ma ktoś jakieś inne sensowne wytłumaczenie. Okej, Hermiona była najbardziej ambitną uczennicą, bo wzięła sobie wszystkie przedmioty dodatkowe. I to jest logiczne, bo to w końcu Hermiona. Ale jaka jest szansa, że żaden z innych uczniów nie wziął sobie na przykład starożytnych run czy numerologii? To jest właśnie bardzo dobre pytanie, mnie się wydaje. Bo pokazuje, jak kiepsko było to wszystko zorganizowane w Hogwarcie. No, nie mogli naprawdę ułożyć jakiegoś trzonu, takiego głównego planu z tymi głównymi przedmiotami, a potem w nadgodzinach jakieś łączone grupy z tymi innymi. Przecież wiadomo, że na niektóre przedmioty było tak mało zainteresowanych, że kilku uczniów dosłownie by się zebrało z całego zamku. Więc teoretycznie każdy potrzebowałby zmieniacza czasu, kto chciałby z gryfonów studiować numerologię, czy starożytne runy, czy też inne przedmioty, które ze sobą kolidowały. To jest bez sensu. Tak naprawdę patrzcie, możecie wybierać, przebierać, no ale z tego musicie zrezygnować, bo w tym czasie jest to i to. Z czego nie możecie zrezygnować? Aż do 6 roku. Takie śmieszne. Zabierają Harry'ego opiekunom prawnym, mając w dupie ich sprzeciw. Później jak Harry chce pójść na wycieczkę szkolną, to tych samych opiekunów nagle pytają o zdanie.
Ja pominę fakt, że oni go zabrali, Hagrid go zabrał bez pytania w ogóle ich o zgodę, ale fakt, że jeszcze ich synalkowi dorobił ogonek, to już jest w ogóle sztos. A potem, no panie Dursley, dowie pan, nie, ale podpisze pan, nie, zgodę. Tak. Panie Dursley, czy zgadza się pan, żeby Harry uczęszczał do Hogwartu? Nie! Panie Dursley, pocałuj się pan w nos. 2 lata później, panie Dursley, czy zgadza się pan, żeby Harry wziął udział w wycieczce szkolnej? Nie! No trudno, Harry, nie pójdziesz. W ogóle temat opiekunów prawnych w Harry Potterze. Ale wiesz co, jeszcze pominąć, jeszcze taka mała dygresja. Dlaczego oni w ogóle potrzebowali zgody? Przecież mieli zgodę na uczęszczanie do Hogwartu. Nie mieli, Harry nie miał. No dobra, ogólnie chodzi o całokształt dla wszystkich. Dlaczego potrzebowali nagle pozwolenia na wyjście 3 metry dalej do jakiejś wioski? No nie 3 metry, no tutaj nie przeginaj, bo ktoś zaraz powie, że nie wiesz, gdzie Hogsmeade było. Dobrze, no to 30 kroków, Jezus Maria. Nie. Rozumiem, jakby jechali na koniec kraju, na jakąś naprawdę wycieczkę kilkudniową, tudzież coś tam. Ale naprawdę, no tam gdzieś kupuje, nie wiem... Słodycze i na przykład pozwolenie. Okej, okay, ja rozumiem, rodzice mogli wydać zgodę lub nie, bo na przykład dzieciak nie uczył się, więc czemu taki Lester ma chodzić do Hogsmeade? Zgadzam się totalnie. Ale w takich sytuacjach, kiedy mają w nosie faktycznie Dursleyów, a potem ich pytają o zdanie, no to jest faktycznie bardzo słabe. Takie strasznie słabe. I pominę już fakt, że potem Sirius Black, czyli zupełnie obcy facet znikąd, żaden opiekun prawny, wydaje Harremu zgodę i ta zgoda jest respektowana. Teraz wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby Harremu się w Czarze Ognia coś stało w Hogsmeade. Dumbledorze, przybywa Knot. Pokaż mi zgodę Harrego na udział w wycieczce. Tak, bo od razu by o to pytał. Jakby to było akurat najważniejsze. A Dumbledore, wyciąga kartkę podpisaną przez znanego zbiega. Sirius Black, Corneliuszu, kojarzysz, prawda? On wyraził zgodę. To ten, co chciał Harry'ego zabić! Tak, Corneliuszu. To ten, co zdradził Lily Jamesa. Tak, ten, Corneliuszu. Ten, co zabił Słodzień Mugoli. Tak, Corneliuszu. Aha, spoko. Okej. Okay. Grunt, że jest zgoda. Grunt, że jest zgoda. Nieważne, kto podpisał, grunt, że jest. Tyle od nas na dzisiaj, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i że zechcecie nas subskrybować i obserwować kolejne odcinki, już w kolejny poniedziałek następny odcinek. Komentujcie, czy zgadzacie się z nami, czy nie. Pamiętajcie, że skupiamy się tylko na książkach. No i oczywiście piszcie swoje propozycje absurdów, być może wykorzystamy je w kolejnym odcinku. I nie denerwujcie się, jeżeli coś pominęliśmy, bo niestety nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkiego, co do nas piszecie, także za to przepraszamy, ale tego nie ogarniemy bez zmieniacza czasu, a te zostały zniszczone w Ministerstwie Magii w Departamencie Tajemnic, także... Przykro nam bardzo. Żegnamy się z wami, zapraszamy jeszcze raz do subskrybowania, do obserwowania. Trzymajcie się ciepło i cześć!